Cześć, witam, papas. Kubka Keria, tu go odcinek 63. Wybraliście Kubka Keria, tu go w ostatniej ankiecie. Wynik z ankiety jest dzisiejszą datą. W tej ankiecie, no, Kubka Keria, tu go przez was została wybrana. Obecny holiday, jak to starli, jubileusz. I kończymy 9. tydzień w naszej Kubka Keria to go. Jako że wybrali, ta gra została wybrana w ankiecie, no to dzisiaj możecie się spodziewać 4 odcinków. Tak jak to też zostało zaplanowane. No to start. Rank wbity był w ostatnim odcinku. Widać to po tym, że nie ma w ogóle czerwonego paska. I tak, mamy czerwone ciasto. I nową osobę, jakim jest Robi. Starlich jubileusz będzie na pewno 2 ranki jeszcze trwał. Jako że my w Kubka Keria długo możemy tylko 6 zamówień wydać, no to pewnie wbijanie ranka 35 może zająć nawet 3 dni. Claire. Jak wygląda sprawa z osiągnięciami? 47 osiągnięć już zdobyte, zrobione. Osiem srebrnych, 0 złotych jeszcze. A klientów już mamy 57, jeszcze 40 osób do obsłużenia, 39 do odblokowania. Robiego już mamy, tylko jeszcze nie obsłużony. No i tutaj mnóstwo innych osiągnięć za wydanie babeczek z tymi składnikami, które tam są. Starszy Kubka Keria nie ma osiągnięć za wszystkie składniki. Tam są tylko osiągnięcia za ciasta. Za wydawanie ciast. To tylko takie osiągnięcia tam są. Kubka Keria to go natomiast wróciło to, co było we wcześniejszych papasach, czyli osiągnięcia za wydanie konkretnej ilości tego, co można na babeczki użyć, tych wszystkich dekoracji, zaczynając od ciasta, poprzez kremy, polewy, posypki i te dropsy. Za wszystko są osobne osiągnięcia. Dobra, teraz to potrzebujemy wiśnie i flagę. Dobra, mogę najpierw tu dać, potem tu. I zamówienie pierwsze Robiego gotowe. A, tutaj czegoś nie zrobiłem dobrze. Coś tu zostało źle zrobione. Dobra. Truskawka. W zamówieniu poprzednim nie było wszystko dobrze, coś było źle. Kokos. Chyba ta polewa tam nie miała być. Gwiazdki. Alan. U Alana będzie kolejne srebro. W przyszłym tygodniu u closerów srebra będą. Bo będzie to 10. tydzień. Już 9. wypłatę mamy zdobytą. Wafla to tu mamy,
A po tą flagę to nie musiałem przesuwać tego, bo flaga była obok wiśni. No tutaj też coś nie wyszło. Czekolada. Bo Rudy. Rudy i zaraz będzie Closer. Closerowi nie zrobię, bo nie ma nigdzie napisanego jaka foremka. Nie mogę Closerowi zrobić. Bez informacji o foremce nie zrobię nic. Okej, teraz kokos. I czekoladki. No, Maggie. Perfekta może nie ma, ale jest. Są dobre punkty. Wyższe niż przez poprzednie dwa zamówienia. Xolo, szybko zamówisz i wtedy będę mógł wziąć tamto zamówienie. U Xola mamy gwiazdkę do tyłu. Więc u Xola nie będzie w przyszłym tygodniu złota. Nie, srebra. Srebra nie będzie. Trzeba najpierw jedną gwiazdkę u niego nadrobić. A potem... A nawet dwie gwiazdki są do nadrobienia u niego. Tylko jakbyśmy mieli wszystko dobrze, to mielibyśmy dzisiaj u niego gwiazdkę dziewiątą. A jest gwiazdka ósma. Czyli w sumie jedno zamówienie u niego nie wyszło. Jedno. Pianka i te nasze czekoladki. Alan. No, perfekta nie ma. I ostatnie babeczki w dniu dzisiejszym. Teraz tylko to obsypać. Dobrze, no to co? Nałóżmy tą polewę. I do tego jeszcze trzeba coś nasypać. Dalej to wiśnie. I piąte zamówienie wydajemy. Do Rubiego. Perfekta nie ma. I zostało zamówienie Xola. Posypeczka. I do tego rakietki, a tu gwiazdeczki. I jedyny perfekt w dniu dzisiejszym u Closera. I do zobaczenia w odcinkach następnych, tylko jeszcze gierka show. Połowa ranka, powiedzmy, jest wbita. A chociaż nie połowa, było 1600, nie? Mamy 700. No to w sumie większa połowa już ranka została już osiągnięta. Większa połowa. Dobra, nóż mamy. Teraz tutaj bananek, złoto. Nic nie widzę. Ok, jest cebulka. Banan, złoto. No i niestety nie znalazłem ostatniej rzeczy, czyli tej figurki. Łopatka, kapelusz, złoto tam, gdzie tam na górze. Tu, o, figurka jest tu na dole. Kij baseballowy i
Aha, kliknąłem sos serowy, a potem kliknąłem kij baseballowy. Myślałem, że kliknąłem baseball, a potem sos. No ale okej. W każdym razie widziałem, gdzie był sos. I tak bym tam to miejsce klikał zaraz po baseballu. No i do zobaczenia w odcinkach następnych. Rozpoczyna się w Kubka Carry to Go tydzień 10. Cześć!